Witamy serdecznie na koncercie Miłość zaklęta w skrzypcach. Romans F-dur numer 2, opus 50 Beethovena jest utworem napisanym w oryginale na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry. Dziś wykonamy go z towarzyszeniem fortepianu, który będzie wcielać się w orkiestrę. Romans ten jest jedną z dwóch kompozycji Beethovena tego typu, obok romansu G-dur. Został skomponowany w 1798 roku i przepełnia go piękna, romantyczna melodia, melancholia i prostota. I tu właśnie rozpoczynamy naszą opowieść o miłości, od romansu i zakochania.
Brahms, sonata skrzypcowa nr 1, G-dur, opus 78, część pierwsza. Jest to moim zdaniem jeden z najpiękniejszych utworów Brahmsa. Sonata powstała w 1878 i w 1879 roku, a jej pierwsza część, którą dziś wykonamy, jest najbardziej popularna. Kolejnym etapem miłości po zakochaniu staje się słodycz, prostota i intymność. Thank you.
I znów spotkamy się z Brahmsem. Tym razem wykonamy skerco z F.A.E. sonaty Brahmsa. W całości jest to dzieło trzech kompozytorów: Schumana, młodego Brahmsa i ucznia Schumana. Skomponowane w 1853 roku, a dziś wykonamy tylko jedną z czterech części, burzliwe skerco. Czy tak skomplikowane emocje skerca nie towarzyszą niejednemu sporowi? Thank you.
Kreisler Cierpienia miłosne to miniatura skrzypcowa znana ze swojej melancholii, smutku i zadumy. Po burzliwym skercu przychodzi czas na cierpienia miłosne. Kolejnym dziełem, które wykonamy, będzie źródło Aretuzy Szymanowskiego op. 30, powstałe w 1915 roku. Źródło Aretuzy jest jednym z trzech poematów, mitów Szymanowskiego. Pozostałe to Narcyz, Idriady i Pan. Szymanowski ilustruje w źródle Aretuzy wodę. Opowiada o nimfie Aretuzie, która uciekała przed zalotami pewnego bożka i została zamieniona przez Artemidę w wodę. Innym obliczem miłości będzie tutaj jej skrytość i tajemniczość.
Chcielibyśmy na koniec zaimprowizować bardzo znaną melodię ludową Laura i Filon. W oryginale jest to utwór nieznanego autora do słów Karpińskiego. Przytoczę tutaj słowa wiersza. Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za borem. Pewnie mnie czeka mój Filon miły pod umówionym jaworem.
Nie będę sobie warkocz trefiła, tylko włos zwiążę splątany, bo bym się bardziej jeszcze spóźniła, a mój tam tęskni kochany. Laura i Filon była bardzo popularną melodią ludową w epoce romantyzmu. Chopin w swojej fantazji na tematy polskie wykorzystuje właśnie tę melodię, a w dzisiejszych czasach sięgnęła po nią nawet Anna Maria Jopek. Myślę, że jest to melodia pełna radości dwóch kochanków, którzy po prostu cieszą się na wspólne spotkanie. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszego koncertu.
Grałam ja na skrzypcach Alicja Nowacka wspólnie z bratem Robertem Maciejowskim. Dziękujemy.